Witam wszystkich w ten niedzielne, w to niedzielne południe. Mój stary Becker właśnie pokazuje, że za 2 minuty będzie południe. No jestem bardzo ciekaw, jak Państwo przeżyli ten wczorajszy mecz naszej reprezentacji z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. To się nie da opowiedzieć po prostu. Tego się nie da opowiedzieć. Emocje moje sięgały zenitu. Momentami w ogóle przestawałem oglądać tą transmisję. Zajmowałem się chwilami czymś zupełnie innym. Słuchałem muzyki. Wracałem do telewizora. Z powrotem oglądałem. Z powrotem miałem na myśli Captopril, ale go jednak nie wziąłem. I dobrze. A kiedy zobaczyłem, że jest 2-2, moje w ogóle najśmielsze marzenia, największe marzenia się okazało, mogą się spełnić. Że będziemy w finale tegorocznych Mistrzostw Świata. To jest coś niebywałego. I tak się też stało. Od wczoraj chodzę w tej koszulce, no a raczej przez całą noc w niej spałem. To wyjątkowy prezent na moje urodziny. Nie na 65. urodziny, powiem Boże. To jest 65 ze względu na rocznik 1965. To prezent na urodziny, które miałem tego roku. Od reprezentacji naszych siatkarzy. Absolutnie. To jest oryginalna koszulka, z której jestem bardzo dumny. No dobrze, ale koniec tego chwalenia się, tego popisywania się. Czy Państwo widzicie ten monitor? Tak. To nie kto inny jak Bartosz Kurek, mój faworyt i mój typ na, bym powiedział, dyplomatę roku. Dyplomatę roku, może całej dekady, a może dyplomaty stulecia. Bo uważam, że reprezentacja naszych siatkarzy, w drugiej kolejności lekkoatleci, to są największy nasz aparat dyplomatyczny. Aparat może źle ująłem. Nasi najwięksi dyplomaci w całym świecie. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć. Po wczorajszym meczu stwierdzam, że najszybciej, najpewniej i na najlepszych warunkach to Bartosz Kurek by podpisał z Donaldem Trumpem umowy, kontrakty na przeniesienie wszystkich baz w Europie do Polski. Głęboko w to wierzę. A Trump po wczorajszym meczu, no cóż, no pewnie ma potarganą grzywkę, pewnie nie mógł spać i pewnie po raz kolejny stwierdza, że Polska to jest ważny kraj w Europie. Nie tylko dla niego, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale również dla całego bezpieczeństwa Europy. Ale się zagalopowałem w tą politykę. No oczywiście nie da się tego zrobić, skoro wybory samorządowe tuż przed nami. Ale o wyborach będzie później, na pewno nie teraz. A jeszcze ważna sprawa. Zadzwoniłem dzisiaj do Joli Makowskiej. I oczywiście, kiedy usłyszałem w słuchawce jej osłabiony zdecydowanie głos, kamień mi spadł z serca. Dlaczego? Dlatego, że Jola to przeżyła. Przeżyła, jest i powiedziała więcej. Będzie na meczu Brazylia-Polska, czy też Polska-Brazylia. Oczywiście na meczu będzie przed telewizorem. Z Karolem. Jej mężem. Jolu, trzymajmy się, będzie dobrze, a jeżeli będziesz czuła podwyższenie ciśnienia, proszę przejść do innego pokoju, wycisz się, uspokój i czekaj na reakcję Karola. W sumie to te reakcje mogą być bardzo mylące, bo generalnie może być cisza. To jednak, nie, zmieniam swoje zdanie,
troszeczkę podglądaj, co się dzieje na ekranie telewizora. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich moich znajomych z Facebooka i nie tylko. Pięknej niedzieli Wam życzę. Trzymajmy kciuki za biało-czerwonych. Hej. Bartosz.